Mam zaszczyt odczytać list, który skierował do, do nas, uczestników dzisiejszej uroczystości, prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki, uczestnicy apelu pamięci z okazji 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Rzeczpospolita winna jest swoim obrońcom wieczny szacunek i pamięć. Ci, którzy przelewali za nią krew. I na ołtarzu jej wolności złożyli najwyższą ofiarę, zajmują szczególne miejsce w Panteonie Narodowych Bohaterów. W przeddzień rocznicy Bitwy Warszawskiej pochylamy głowy nad mogiłami poległych w bojach o suwerenność w latach 1919-1920 i deklarujemy, że pozostaną na zawsze w naszych sercach. Bitwa Warszawska to świadectwo triumfu polskiego oręża i wielkie zwycięstwo naszej narodowej jedności. W 1920 roku wobec sowieckiej Nawały Polacy stanęli do obrony swojego państwa i swej chrześcijańskiej tożsamości. Od 13 do 15 sierpnia, 99 lat temu, ważyły się losy naszej odroconej ojczyzny, ale też Europy zagrożonej ekspansją bolszewickiej rewolucji. Dziś z dumą wspominamy te wydarzenia. Oddajemy hołd polskim żołnierzom. I tysiącom ochotników, którzy na przedpolach Warszawy bronili niepodległej Rzeczypospolitej. Bitwa Warszawska, uznawana za jedną z 20 przełomowych batalii w historii świata, to świadectwo siły polskiego ducha. Możemy śmiało powiedzieć, że dzięki bohaterskiej postawie naszych rodaków Polska stanęła na drodze pochodu bolszewizmu na zachód, ocalając cywilizację europejską. Zdecydowały o tym i wybitne dowództwo, i wyszkolenie polskiej armii, ale przede wszystkim determinacja obrońców naszej ojczyzny. Rok 1920 dobitnie ukazał, czym dla Polaków była i jest walka o wolność. Jesteśmy dumni z naszej historii. Dziś oddajemy hołd żołnierzom walczącym o granice i przetrwanie odrodzonej Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom. Podpisał prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Szanowni Państwo, rzeczywiście, tak jak napisał Pan Premier, 99 lat temu Polska stanęła na drodze ekspansji bolszewickiej Rosji. Nasi pradziadowie uchronili naszą niepodległość zagrożoną przez bolszewicką Rosję, ale uchronili także Europę przed nawałą bolszewicką. Bitwa warszawska była rzeczywiście jedną z bitew decydujących o losach świata. To była zwycięska bitwa dzięki postawie całego narodu. Obok żołnierzy Wojska Polskiego przecież w tej bitwie wzięli udział ochotnicy, uczniowie, studenci, kapłani. Pamiętamy o księdzu Ignacym Skorupce, który zginął idąc w pierwszym szeregu pod Ossowem. To właśnie jedność narodu dała nam gwarancję zwycięstwa, obrony naszej wolności. Cała Bitwa Warszawska nazywana jest cudem nad Wisłą, ale ten cud, ta opatrzność była rzeczywiście życzliwa dla Polski i Polaków, dlatego że została wyproszona, została również bitwa świetnie przygotowana przygotowana pod względem dowódczym plany bitwy też zostały bardzo dobrze opracowane. Zawdzięczamy zwycięstwo mobilności wojska polskiego i także świetnemu wywiadowi, który wówczas Rzeczywiście zebrał informacje niezbędne do tego, żeby przewidzieć ruchy wojsk Nieprzyjaciela. Żołnierze z 1920 roku dobrze zasłużyli się Polsce. Chwała o nich i pamięć będą wieczne. Dziękuję.